Choć człowieku coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Prawd ma je stać się długich szat w korowodzie.
Witajcie kochani, 271 odcinek audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Przywitaliśmy się piosenką zespołu Rebelianci do tekstu Tomka Tichera Jarmołkiewicza Płonie świat. A teraz jeszcze raz troszkę rockowo zespół T-Love Prawdziwe życie. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. Bo tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Czytasz gazety pełne nienawiści i sensacji złej, chorej tak. Psychologiczne porno atakuje, łudzi nas cały czas. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Zwierzęta i rośliny, pory roku, zapach i smak. O tak. Dla jednych to zabobon, strata czasu, dla mnie to jest duży dar. Porażki i sukcesy, grzechy, cnoty i nałogi są z nami wciąż. Choroby, uzdrowienia i wesela i pogrzeby ciepło twoich rąk. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak, i tak, i tak, i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie cię omija, wolisz lukrowany świat. O tak. Szukasz aplauzu zamiast dzielić się z innymi tym, co masz. Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci, oni chcą być forever young. Uroda minie, sława zginie, dusza będzie wieczna i tak. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no, no. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Kochanie, wybierz, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, teraz albo nigdy. Prawdziwe życie, no, no. Grzegorz Kucharzewski zagościł Pod Wielkim Dachem Nieba, w sensie muzycznym oczywiście, w ubiegłym tygodniu i postanowiłem jeszcze raz, z racji, że mamy taki, mówię, czas jeszcze jesiennej zadumy za oknem, no niezbyt sympatyczna pogoda, w piosence Kolegów coraz mniej, Grzesiek Kucharzewski.
Moich kolegów coraz już mniej. Jeden po drugim pakują się w drogę. Co jakiś czas ładują się w sen i mówią, że żyć beze mnie nie mogą. Moich kolegów coraz już mniej. Mnie też wołają do swego stołu. I choćbym nie chciał, to dobrze wiem, że też się do nich w końcu wybiorę. Czwartego pewnie brakuje im przy stole, by zagrać w karty, palić cygara i piwo pić i dzielić się każdym żartem. Moi koledzy gdziekolwiek są, na pewno jest tam wesoło. Anielskie panny stawiają im najlepsze piwo na stoły. Moi koledzy, mówię wam, dobrze tam w górze się mają. Codziennie inny zwiedzają bar i na gitarach aniołom grają. Na ziemi bardzo ich brak. Niejedną razem wypiliśmy wódkę. Wspólne marzenia trafił szlak, by się nagadać, życie zbyt krótkie. Moi koledzy gdziekolwiek są, ucztują na całego. Na pewno wspólny tam mają dom, by w nim balować do upadłego. Moich kolegów już coraz mniej. Mnie też wołają do swego stołu. Choć nie wiem, kiedy przyjdzie ten dzień, to wiem, że się do nich w końcu wybiorę. Choć nie wiem, kiedy przyjdzie ten dzień, to wiem, że się do nich w końcu wybiorę. Marek Burski wziął i przetłumaczył tekst Julia Loresa. Piosenka nosi tytuł Piosenka o wpływie planet na ludzi. Marek Burski. Sekretem jest dla mnie od tej chwili, że ludzie z innych planet tu przybyli. Na przykład marzyciele, lunatycy i ci, co lubią ściemniać, są z Księżyca, a tych, co dla korzyści oszukują. Spryciarzy kupców przysłał tu Merkury, zaś wieczne sieją właśnie pośród nas wojacy, których przysłał tutaj Mars. Niech Moskwa tak na Piotra już nie zgrzyta. Tyranów wodzów przysłał tu Jupiter, a wymyśliwszy planetarny dzik, uczeni Uran opuścili w mig. Playboye zaś ponętne swe maniery przejęli od matuchny swej Wenery, a szpiegów i badaczy ludzkich dusz na ziemię Saturn nasłał dawno już. Ci najpierw po kosmosie wędrowali, a
potem między ludzi się mieszali i tylko w mig wyczuli, skąd wiatr wieje. Ziemianie rdzenni, Żydzi, wel Jewryje. No i teraz, kochani, pierwsza część spotkania z moim dzisiejszym gościem, sąsiadem Andrzejem Wawrzyniakiem, który wydał swoją nową płytę Farara. I porozmawialiśmy sobie o tej płycie, ale oczywiście nie tylko. W pierwszej części wysłuchamy piosenek Trochę piękna, Dom przenoszonej starości i Trochę pokory. No, zapraszam na 37 minut z Andrzejem Wawrzyniakiem. Trochę piękna, panowie i panie, trochę radości i ciepła, przyjaciele, bo nam inaczej tylko zostanie zimna wyrosu. Na świątecznym stole do przełknięcia zostanie smak pozorów, zakrapiany całe lata dla spokoju, na obrusach familijnych stołów wszechmogącą kroplą alkoholu. Da się czasem wprost, choćby przez rwącą żalu rzekę, przerzucić zrozumienia most i najzwyczajniej podać rękę. A przecież da się czasem wprost, choćby przez rwącą żalu rzekę, przerzucić zrozumienia most i najzwyczajniej podać rękę. Trochę szczerości, siostry i bracia, tutaj jest wszędzie konfesjonał, tylko trzeba pojęcie przekraczać pochowane w gettach przekonań. I nie trzeba wcale wstydzić się zdziwienia, że przez jakiś głupi losu traf tkwimy w pustce niedomówień, przemilczeniach, które sami zapraszamy pod dach. A przecież da się czasem wprost, choćby przez rwącą żalu rzekę, przerzucić zrozumienia most i najzwyczajniej podać rękę. A przecież da się czasem wprost, choćby przez rwącą żalu rzekę, przerzucić zrozumienia most i najzwyczajniej podać rękę.
Witam serdecznie pod wielkim dachem nieba Andrzeja Wawrzyniaka. Z góry od razu mówię, że to nasze nie pierwsze spotkanie, tak? Tak, tak, to już jest któryś z kolei i mam nadzieję, że nie ostatnie. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że nie będziesz kończył swojej twórczości artystycznej, no bo wtedy jest okazja, żeby się spotykać. Ja spotkałem Cię po raz pierwszy chyba w 2017 roku, to było nasze pierwsze spotkanie. To były jakieś początki audycji po powrocie, 50. któryś odcinek. Przyjechałem wtedy z Sieradza do Ciebie i rozmawialiśmy o sweterku number one, czyli 13 postulatów w kwestiach rzeczywistości. Rzeczywistości społecznej. Tak, właściwie to wszystko już zostało powiedziane na tam tego wydarzenia artystycznego. Owszem, ale to było nasze pierwsze spotkanie. Tak. Potem drugi raz spotkaliśmy się, ale ty byłeś, tak tylko na chwilkę wpadłeś. Bohaterem wtedy był Michał Wiśniewski. Bo będzie jeszcze też trzeci, bo mamy taki zamiar, żeby nad tym trzecim sweterkiem również popracować jeszcze. A teraz spotykamy się przy okazji trzeciej twojej płyty i to tak jest jakoś dziwnie, bo albo drużyna Wawrzyna, albo Michał Wiśniewski, drużyna Wawrzyna, a teraz nagle Andrzej Wawrzyniak. Jak to się stało? Właściwie to należałoby sobie zapytać, dlaczego nie stało się odwrotnie, dlaczego pierwsza w ogóle płyta nie powstała w taki sposób, że można było wziąć gitarę do ręki i zaśpiewać te kilka piosenek swoich po prostu. Ale to były inne czasy. Kiedy ja zaczynałem tworzyć, to oczywiście wydanie płyty nie było czymś tak prostym jak teraz. Teraz jest to rzecz absolutnie dostępna dla każdego. Więc po prostu tak się złożyło, że okoliczności były bardziej sprzyjające do tego, żeby ktoś inny wydał moje piosenki, żeby je firmował swoim własnym nazwiskiem. Oczywiście była to najpierw Justyna Majkowska, potem był to Michał Wiśniewski. Teraz postanowiłem dzięki właściwie takiemu moralnemu, mentalnemu wsparciu bardzo dużemu mojej żony i mojego syna Darka, którzy mnie przykręcili do tego. Tato, wreszcie musisz mieć swoją własną płytę. Mężu, pora, żeby ludzie już dowiedzieli się na koncercie, że masz ze sobą swoją płytę. Ale przecież i tak byłeś praktycznie albo autorem tekstów, albo autorem muzyki wcześniej. To nie jest nic nowego, więc swoje własne, że tak powiem, marzenia to i tak już realizowałeś, czy z Michałem Wiśniewskim, czy z Justyną Majkowską. Wiem, że to fajnie jest, jak jest nasz szyld taki na płytce, widzisz swoje imię, nazwisko, swoją buźkę, prawda, i tak dalej. Tak jak teraz, co prawda są tacy, którzy zarzucają, że taka frasobliwa, smutna troszkę i tak dalej, ale to chyba wytłumaczyłeś, mówiąc, że zatroskany jestem nad światem, tak. Właśnie. I z jakiego to powodu? Przecież świat się dobrze ma. No, czy on się dobrze ma, to on najlepiej wie. My chyba tej wiedzy mamy dużo, dużo za mało, żeby w tej sprawie wyrokować, bo mają albo ten najwyższy, albo ten najniższy, czyli jakiś tam atomik, czy jeszcze coś mniejszego, czego my nie wiemy, nie znamy. Więc ja się nie wypowiadam, czy my jesteśmy w stanie to kontrolować, bo nie wierzę, że jesteśmy w stanie kontrolować, że to i tak będzie szło sobie swoim własnym torem. Nie będziemy umieli przewidzieć, kiedy słońce nam pozwoli funkcjonować normalnie, czy wulkany nas wszystkich nie zasypią lawą, czy trzęsienia ziemi nie wykończą całej ludzkiej cywilizacji. Więc póki jest, to należy się wzajemnie szanować i przynajmniej nie zasypywać bombami. Takie jest moje zdanie. Dlatego trochę piękna było na początek. Tak, bo potem jest już tylko gorzej. Chociaż nie znowu cały czas oczywiście. Tak, ale na tej płycie trochę piękna zaczynam, bo każdy z nas powinien w sobie te trochę piękne, chociaż trochę piękna odnaleźć po to, żeby przy pomocy tego piękna umieć sobie poradzić z tym, co brzydkie. To, co nas zniesmacza, to, co nas irytuje, to, co nas odwraca od rzeczy mądrych, dobrych. Chyba to piękno, to jest właśnie piękno. A jak uważasz, jak to wygląda z tym pięknem, dobrem i tak dalej? Czego jest według twojego spojrzenia na świat, czego jest więcej? Tego dobra, piękna, czy fałszu, złośliwości, chamstwa? Właściwie chyba należałoby odpowiedzieć na pytanie, co bardziej widać. No nie, zło zawsze krzyczy bardziej.
Dlatego tak, no wydaje nam się, że jest więcej tego złego tak naprawdę. Zresztą. Ale z twojego postrzegania świata. Chyba więcej jest mimo wszystko dobra. Mimo wszystko, bo przecież jeśli się dookoła rozejrzeć, no to wszyscy nie mają w rękach noży, pistoletów. Pewnie, że gdy się zajrzy do internetu i poczyta hejty i te wszystkie rzeczy, no to wygląda jakby rzeczywiście wszyscy chcieli sobie skoczyć do gardeł, ale w większości przypadków prawdopodobnie są to ludzie, którzy są głęboko zakompleksieni i tylko formuła tego rodzaju pozwala im, nie wiem, odblokowywać w sobie jakiekolwiek przejawy siły potrzebne im pewnie do normalnego funkcjonowania. Ja nie wiem, co im to daje oczywiście, bo nic. Ja jestem troszeczkę zwolennikiem tego, że wypowiedź anonimowa w internecie powinna być niedopuszczalna. Może to głupi z mojej strony, ale jeżeli... Ale ty w internecie, na Facebooku, gdziekolwiek jesteś jako Andrzej Wawrzyniak, a nie no jako tak, pan ja nie muszę się ukrywać. Kolasiński czy Kwiatkowski na przykład. No tak, ja nie muszę się ukrywać, ja nie mam takiej potrzeby, ja nie potrzebuję do nikogo się odzywać anonimowo, czy wyzywać, czy robić, nie wiem, jakieś rzeczy niedobre, bo ja mówię to prosto w oczy. Ja zauważam, że na Facebooku można spotkać Mieszka I, Krzywoustego i tak dalej. To jest ta odwaga wtedy. Wtedy można napluć ludziom w twarz, prawda? Tak, to prawda. No właśnie. Zwłaszcza, że ci już nie mają nic do powiedzenia, prawda? Mieszko I, Krzywousty i tak dalej. Natomiast ten jeszcze wciąż ma co do powiedzenia. Chociaż akurat Mieszko I użyłem, bo to akurat znam człowieka, więc uważam, że jest przyzwoitym i dobrym człowiekiem. Natomiast no, chodzi mi o te ksywki, które tam sobie ludzie wpisują. Jakiś tam Armagedon 15 na przykład i tak dalej, nie? Powiedz mi, jak długo powstawała twoja płyta, ta, bo z tego co wiem, nie ma tam zbyt wielu takich rodzynków świeżych na tej płycie, mimo że to jest twoja pierwsza, może dlatego, że to jest pierwsza solowa płyta. Ona nie funkcjonuje w kategoriach pierwsza. Nie funkcjonuje dlatego, że nie powstawała z takim zamiarem. Z zamiarem pierwszej powstawały wcześniejsze płyty, miało być zresztą tą moją pierwszą płytą, płyta Erato, która nigdy się nie ukazała. To była formacja z Miejskiego Domu Kultury z Zduńskiej Woli, w którym ja funkcjonuję od ponad 35 lat jako pracownik, ale także jako twórca. No i taki zespół rzeczywiście tutaj funkcjonował i już wtedy chcieliśmy, żeby to była nasza pierwsza płyta, więc ta funkcja pierwszej płyty już dawno minęła. Ta płyta jest w zasadzie takim znaczkiem, stemplem, czymś nie zakończającym całą przygodę z twórczością, z muzyką czy z tekstami, ale taką, która gdzieś osadza mnie, gdzieś mnie no, zatrzymuje na chwilę, by pokazać, gdzie, w jakiej przestrzeni jestem. Dlatego na tej płycie znajdują się moi przyjaciele, moi współtwórcy, w sensie tekstowym, czyli Tadeusz Zawadowski, czyli Lilla Latus i Ania Andrych, bo tych poetów z Zduńskowolskiego Klubu Literackiego Topola dotykałem najczęściej, jeśli chodzi o robienie muzyki do ich wierszy. Właściwie chyba dlatego, że zapraszali mnie po prostu do tego, żeby przygotować coś na promocję tomików. Tak to wyglądało, tak to funkcjonowało. I powstawały piosenki, powstawały piosenki, które później znajdowały się albo na tych wcześniejszych wydaniach, czy z Justyną, czy z Michałem, albo gdzieś tam w przestrzeni internetowej. To dla mnie bardzo ważni ludzie i chciałem, żeby oni się na tej mojej płycie firmowanej moim nazwiskiem pojawili. I oczywiście moi bardzo, bardzo dobrzy, znakomici muzycy. Koledzy, przyjaciele, z którymi tworzę teraz Wieczór z Wawrzynem, to jest Marcin Jagiełło, człowiek fantastyczny, pianista, człowiek, który bardzo, bardzo szczerze i pięknie oddaje swój talent młodym ludziom, pomagając im wchodzić w te szranki artystyczne. To jest Tomasz Cyranowicz, z którym właściwie na samym początku tą niewydaną płytę również współtworzyłem, więc po drodze jakby to szło. Patryk Sowała, który pojawił się na płycie i teraz zniknął z tej przestrzeni, bo przeszedł w zupełnie inną, o której teraz mówił nie będę, ale pięknie się zapisał na tej płycie i bardzo, bardzo się cieszę, że również tutaj jest. Witold Furmańczyk, kolega z mojej pracy, zagrał na akordeonie. Marek Smuga, przyjaciel, z którym kiedyś spędziłem chwilę w Norwegii, grając w różnych hotelach,
też się pojawia ze swoim saksofonem. No i oczywiście moi synowie, Krzysztof Wawrzyniak na perkusjonaliach i Dariusz Wawrzyniak, który zrobił w zasadzie wszystko, co na płycie zrobić ktoś mądry muzycznie powinien, czyli zmiksował, nagrał dźwięki, czyli dokonał wszystkich tych czyszczeń, wszystkich tych rzeczy, które są niezbędne. Cóż, to są najważniejsi dla mnie ludzie. Oczywiście klub piosenki a priori. Oczywiście dziewczyny z drużyny Wawrzyna, czyli Kasia Rajewska i Natalia Jarosławska-Wrąbel. No i pojawiła się również na tej płycie moja żona Małgosia. Pięknie się to stało, że wszyscy oni mogli się pojawić i że mogli zostawić znak. Teraz będę już spokojnie podchodził do następnych płyt, bo już nie będę musiał zostawiać żadnych znaków. Dobrze, to gramy w takim układzie piosenkę do tekstu Lili Latus, tak? Dom przenoszonej starości. Tak. Sława od czerwonej kokardy. Nie miała męża, miewała mężczyzn. W jej ramionach dorastali sobie do pięt. Nie potrafi zamknąć za nimi na wpół otwartych ust. Czerwona kokarda dzieli każdy siwy włos na czworo. Przytula obwisły policzek do starego pieca. Znowu pachnie ogniem. Stanisława od płóciennych baletek, zasuszona jak motyl, przypięta do przyzwyczajenia, wsłuchuje się w tu od dni. Kolorowieje na widok płóciennych baletek, tańczy w okiennej szybie padę dół. Koda u drzwi zaprasza na ostatnią premierę. Mieczysław od zegarka z dewizką. Czas ukradł mu pamięć. Zegarek z dewizką wskazuje właściwą godzinę. Już tylko dwa razy na dobę. Lekarze dają mu kilka dni życia. Weźmie tylko jeden. Srebrnego balkonika znowu trzyma stery srebrnej maszyny. Wzbija kurz, szurając nogami, chcąc osiągnąć właściwy pułap, wpada w pułapkę korytarza. EKG znowu wykaże dodatkową turbulencję.
Dobrosława od różańca z drzewa różanego. Ma dłonie drobne jak pączki róży. Umiała nimi karmić kury i dzieci. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami ma siedmiu synów. Przebierając paciorki różańca powtarza: Przypominam, gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba jest Andrzej Wawrzyniak, kolega z sąsiedztwa, tak by to można było powiedzieć, tak? Tak, tak, zza rzeki. Zza rzeki, ale nie ma żadnych, może dlatego, ty jesteś rodowitym mieszkańcem z Duńskiej Woli? Czy? No nie, ja pochodzę spod z Duńskiej Woli, z takiej miejscowości, która się nazywa Annopole Stare. Tam. A, ale to powiat z Duńska Wola. Tak, tak, to jest cały czas gmina z Duńska Wola. Właśnie, czyli jednak miejscowy, jakby nie patrzeć. Tam cała młodość to Zduńska Wola, szkoła, technikum elektroniczne, później praca. A kto ciebie zachęcił do pisania i w ogóle startowania, może tak powiem, szranki śpiewającego człowieka? Zawsze były jakieś tradycje w rodzinie, czy nie było tego? Jeśli chodzi o pisanie, to tę bezczelność znalazłem sobie sam. Oczywiście zawsze uwielbiałem język polski. Recytowałem, czytałem bardzo dużo. Czytałem jako dziecko mnóstwo książek. I to chyba gdzieś tam stąd się wzięło. Też słuchałem muzyki i pierwsza moja inspiracja muzyczna do tego, żeby w ogóle cokolwiek robić, no to przyszła od rodziców. Oni kupili mi akordeon. Nie bardzo umiałem go jeszcze utrzymać, więc stawiano go na stole, ja go tam sobie ciągałem i grałem, przebierałem po tych klawiszach, gdzieś wyszukując dźwięków. No to było takie działanie zupełnie całkowicie oderwane od jakiegokolwiek nauczania, bo nikt mnie tam uczyć tego nie uczył, nie mógł, nie było nikogo takiego, a do szkoły muzycznej w tych czasach dojeżdżać kilkanaście kilometrów raczej nie było szans, bo to nie te czasy. Ale ktoś w domu grał, czy nie grał? Mama chwilkę grała na skrzypcach, nawet te skrzypce w domu były, ale skutecznie z siostrą doprowadziliśmy do stanu nieużywalności w ogóle. To znaczy próbowałeś, tak, grać ty i siostra? Nie wiem, czy grać, czy one funkcjonowały jako przedmiot, nie wiem, latający, fruwający, ale zniszczyliśmy ten instrument i nigdy w życiu się... Ja nie usłyszałem go ani razu w domu, nie pamiętam, żeby tak było. To, że mamy w tej chwili taką sytuację, że twoja najbliższa rodzina, czyli mam na myśli żona i no, synowie, córki, małżonki, no, towarzyszą tobie i małżonka, tak wyszło. Czy masz oprócz tego masz jakieś wsparcie bliższe? Na przykład, nie wiem, jestem ciekawy, bo ty jesteś taką wizytówką również z Duńskiej Woli. Poza oczywiście Pawłem, Rafałem Królikowskimi, tak, prawda, i tak dalej, jakimiś ikonami. Tam jest jeszcze jeden człowiek, chyba Jagielski, tak? Też jest ze Wojtek Zdyński. Jagielski, tak. Też, to... też muzyk, nie? No, redaktor w Radiu Z, także no, to jest to człowiek też... Kiedyś Wieczór z Wampirem. Tak, tak. Poparzeni kawą on, 3. Tak, to, tak, ale tak naprawdę to Wojtek Jagielski z Darkiem Kuldą tworzyli zespół Kosmetyki Mrs. Pinki, a wcześniej Kontrola W, i ten zespół pochodził z tego Domu Kultury. Oni zresztą zostali nagrodzeni w Jarocinie. To historia tych panów jest też znana. Czyli jeszcze czasy Kuby Wojewódzkiego w Jarocinie.
Oj, no tak, pewnie Kuba chyba tak. Chyba też na perkusji, z tego co pamiętam. Tak, tak. Nie? Także nie wiem jak, ale grał. No ja też nie wiem jak, bo nie słyszałem. Natomiast wiem, że kolega gra w Poparzonych Kawą 3, bo to tam taka dziwna ekipa jest dziennikarzy, tak? Ktoś tam z RMF-u, ktoś tam od brata, od pogody, tak? I tak dalej. Tak, zgadza się. Dobrze. Bardzo mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Czy masz od samego początku duże wsparcie? Mówię od początku, to znaczy nawet jak jeszcze synów nie było na świecie, masz takie wsparcie wśród najbliższych i cieszą się twoimi sukcesami, bo ty nie dość, że masz te swoje indywidualne sukcesy, to ty masz jeszcze właśnie za priori tych indywidualnych sukcesów, takich szefunio napisał tekst, przygotował, opracował, pojechał i wygrał. Czy ja mam wsparcie wśród bliskich? No pewnie, że mam. Jakbym go nie miał, to prawdopodobnie wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Na pewno powrót do krainy łagodności, tak to nazwijmy umownie, nastąpił przez fakt, że chciałem pokazać moim synom, jak to funkcjonuje. Co tam jest, jak się dzieje na tych festiwalach, czego się słucha, że ważny jest tekst, że należy dbać o całą warstwę składową piosenki, czyli i o tekst, i o muzykę, i o wykonanie, bo te trzy elementy są istotne. Jeśli się któregoś pominie, no to nie ma. Więc chcąc im pokazać, zabrałem po prostu na festiwal i tak się złożyło, że wygraliśmy ten festiwal, a to były Gorlice, bitwa pod Gorlicami. Gorstok, tak? Tak, no nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale Mirosław Czyżykiewicz był tam w jury, zresztą to jego strony przecież. Tam wygraliśmy, dostaliśmy główną nagrodę i tak się zaczęło. Stamtąd nas zaproszono na studencki festiwal w Krakowie. W Krakowie. Który to był rok? 2004. Ja pamiętam, że kiedyś to były początki, jeszcze był wtedy świętej pamięci Janusz Kotarba, był Paweł Orkisz, taki pierwszy Gorstok, jaki był, to był wtedy w bardzo prymitywnych warunkach robiony. Ja nawet tam konferencjerkę prowadziłem, to był początek lat 90. Ja stamtąd pamiętam taki kapitalny, wspaniały zespół, nie pamiętam nazwiska lidera, zespół, który nazywał się Karczma Przeznaczona do Rozbiórki, czy Ostatnia Karczma Przeznaczona tak, do Rozbiórki. Tak, coś takiego. I na pięciolinii była knajpa, taki utwór. No po prostu to była rzecz, którą usłyszałem wtedy już dużo wcześniej, bo usłyszałem to wcześniej. Było to naprawdę cudowne. Ta piosenka ma już chyba swoje lata. Tak, na pewno, bo ona już była na kramie w latach 80. z tego co pamiętam. No właśnie. Ale ten Gorstok pamiętam wtedy. Straszny deszcz, żadnego nagłośnienia, niczego, namioty. Strasznie to wyglądało. I tam tych pierwszych gości. No niestety, nie wiem czy ty pamiętasz, bo to aż tak długo się nie poruszasz chyba w branży. Ile lat już śpiewasz? Wiesz co, właściwie należałoby powiedzieć, że takie moje śpiewanie gdzieś w przestrzeni turystyczno-harcerskiej to rozpoczęło się w okolicach 78 roku, 79. No, czyli mógłbyś pamiętać zespół Hobo. Andrzej Krzysztof Torbus i ten właśnie. Nic mi to nie mówi niestety. Jak powiedziałem to nazwisko wcześniej, no Paweł Orkisz, Wojtek Czemplik. No Pawła Orkisza oczywiście znam. No ale właśnie wtedy tam jeszcze był też Wojtek Czemplik. No potem to się chyba przemieniło w zespół PAS i tak dalej. No niektórzy, o Janusz Kotarba właśnie był jednym z członków zespołu, a teksty wtedy pisał Andrzej Krzysztof Torbus. Pościgam się z tobą w znajomości nazwisk. To nawet nie, tylko mi chodzi o te lata, nie? Mm-hmm. Bo to mniej więcej podobny czas. No i wtedy chyba też tu Japa dosyć mocna, zresztą Japa ale jest wciąż mocna. Nie? Ja wtedy nie byłem w tym świecie, bo to się tak jakoś zdarzyło, że Bieszczady to był mój kierunek, tam co lato się po prostu człowiek zbierał i jechał na tą operację Bieszczady 40. Jakie ona ma konotacje społeczno-polityczne, to już tam abstrahujemy, ale myśmy po prostu kochali tam się w te góry schować i chodzić sobie po tych wszystkich szczytach i wyśpiewać swoje piosenki. Tam zresztą wylansowałem ten cudowny przebój Śpiewaj mi wszyscy w ten radosny czas, bo go kupiłem za talerz zupy od Bogusia Adamka. I to myśmy wtedy tą piosenką wygrali festiwal Bieszczady i wygraliśmy rajd bieszczadzki, co było wielkim, wielkim, olbrzymim sukcesem na owe czasy, jeśli chodzi o harcerskie środowiska. A teraz jesteś zacnym jurorem, tak? Zdaje się w Ślesinie przynajmniej na pewno. Nie, myślę się, nie. Ja jestem często jurorem na nocniku w Łęczycy. Tak, to wiem. To tam, ja nie bywam.
Ja jurorem bywam Zduńskiej Woli w Domu Kultury, bo taka jest moja funkcja tutaj, kierownika artystycznego tych wszystkich działań ruchu amatorskiego i tym się zajmuję, więc to jakby jest moja funkcja. Natomiast nie pcham się gdzieś tam, żeby się znaleźć w gronach jurorskich, bo to już jest koniec kariery. Czy ja wiem? Żartuję oczywiście. Słyszałem ostatnio, że była impreza u was i nie wiem, ostatecznie nie zrozumiałem do końca Łukasza Majewskiego, ale napisał na Facebooku, że spotkał pana w średnim wieku przypadkowo na pasach. Nie, on tam napisał nobliwego pana. No, ja nie chciałem aż tak daleko pójść. No w każdym razie tak powiedział nobliwego pana, ale to teraz nie bardzo rozumiem, kto był tutaj przejazdem, bo ty jesteś na miejscu, a to Łukasz musiał przypadkowo... Co do składni zapisanej przez Łukasza nie ma się co czepiać, bo on prowokacyjne rzeczy wyprawia bardzo często, bawiąc się słowem i wiemy doskonale, jak cudownie słowem bawić się ten facet potrafi, a faktycznie jest to mój wielki, wielki artystyczny przyjaciel. Znamy się od tejże bitwy pod Gorlicami, bo on wtedy tam, zdaje się, miał drugie miejsce, co mi zawsze wypomina, że jest to ostatni raz, kiedy to on był drugi. Przegrał z tobą, tak? Nie, to my w tych kategoriach Ale to nie było tak do końca, prawda? To taka przenośnia, bo ja z tego, co się domyślam, to wyście z Szeptuchy przyjechali wtedy, nie? Nie, myśmy pojechali do Szeptuchy, ale po Wieczorze z Wawrzynem. A stąd. Dopiero wtedy, tak? Tak. Aha, na Wieczorze z Wawrzynem była taka nieoficjalna premiera tej płyty, bo wcale nie wiem, czy oficjalna będzie. No dobrze, teraz mi powiedz, bo za chwileczkę będziemy grali następną piosenkę i będziemy robić przerwę. Jak to się stało, że mając blisko Łódź, prawda, firmę Dalmafon, dopiero teraz trafiłeś pod skrzydła Dalmafonu? W ogóle to jest też bardzo dziwne, bo ja sobie zaplanowałem, że nie będę tego przez nikogo robił. To nawet nie chodzi o to, bo przecież Michał Wiśniewski też w którymś momencie mówił, że mi może pomóc przy wydaniu tej płyty, ale ja nie chciałem. Nie chciałem tego w ogóle gdzieś tam przeciskać przez Empiki, przez jakiekolwiek inne instytucje. Chciałem to po prostu wydać sam na potrzeby koncertowe, na to, żeby mieć w ręku płytę i móc czy to podarować, czy to sprzedać i wrócić najwyżej koszty, bo nikt tutaj nie mówi, broń Boże, żadnych interesów, bo na tym się już interesów nie robi, sam wiesz doskonale i wszyscy artyści to wiedzą. Po prostu zadzwoniłem, mając już wszystko gotowe tak naprawdę, mając już gotowy materiał, mając zmasterowany świetnie przez Jacka Gawłowskiego, mogłem to już sobie sam wytłoczyć i mieć sam, ale na jeszcze jeden telefon mówię. Zadzwonię gdzie? Do Dalmafonu, bo jest najbliżej, a to po pierwsze, a po drugie dlatego, że zajmuję się taką właśnie przestrzenią artystyczną, w której ja funkcjonuję, więc zadzwoniłem, no i okazało się, że Dalmafon jest zainteresowany po prostu wydaniem tej płyty pod swoimi skrzydłami, co mnie bardzo ucieszyło. A Marek, rzeczywiście mam całe mnóstwo ludzi, nie? Tamtych z Krainy Łagodności, szeroko rozumianej. Bo nawet jak ostatnio wariactwo Andrzejewskiego wyszło, to wcale nie do końca jest takie łagodne, nie? No nie, a szczególnie brzmieniowo, bo tak to zupełnie to odbiega. Chodzi, nie? Zwłaszcza jak mam płytę, niektórzy artyści tego powiedzmy średnio starszego pokolenia wprowadzili swoich synów. Ty masz tam z jednej strony, ale Jacek Musiadowicz ostatnio wydał, co prawda nie w Dalmafonie, ale wydał płytę, gdzie Michał już rzeźbi tam dosyć ostro na tej gitarce. No bo to tak? Dobry gitarzysta jest. No właśnie, więc to siłą rzeczy młode pokolenie wchodzi i starszych trochę odmienia, prawda? Dodaje im nowego, drugiego życia, tak? A powiem ci, że u mnie jest chyba odwrotnie, inaczej. Odwrotnie? Był taki moment i zresztą ja tego trochę też potrzebuję. Potrzebowałem i potrzebuję, że ta elektryczna gitara Darka, mojego czy bębny Krzyśka, rockowo granek, bo oni kiedyś razem grali rockowo, po prostu gdzieś tam mnie otwierały rzeczywiście. A teraz ze strony Darka czuję tak, że on woli do tej klasycznej gitary pójść, że osadzić to w takim akustycznym brzmieniu. Być może dlatego, że sam gra w Queen symfonicznie i tam ma dużo mocnego rockowego grania, więc tu chcę się odpocząć. Tak, tu chcę poszukać dźwięków inaczej i no i dobrze, skoro tak mu jest, też dobrze. Dobrze, to gramy trochę pokory, bo wszystko nas trochę uczy tej pokory, prawda? Wszystko, cokolwiek doświadczamy i spotkamy się za chwileczkę, znaczy za kilkanaście minut i zaczniemy piosenką Punkt Widzenia. Kto jest autorem tekstu do Punktu Widzenia? Punkt Widzenia to jest Anna Andrych. Koleżanka z też lubi teraz Topola. Gramy trochę pokory i za kilkanaście minut się słyszymy.
chory człowieku, nie zrzędź aż tak. Mogło być przecież dużo gorzej. Patrz, jeszcze fruwa ptak, jeszcze kołysze się może. I nawet gdybyś wszystko zepsuć chciał, to się nie da. Więc śpiewaj, swoją pieśń śpiewaj. Trochę pokory, dziewczyno, nie mów, że wiatr tylko ci oczy łzą zamyka. Może za parę lat przytuli cię twoja córka. I nawet kiedy teraz dławi strach, to mu się nie daj. I śpiewaj, swoją pieśń śpiewaj. No nie kryj się w snach o wielkiej forsie, wielkiej władzy. Do domu przynoś chleb i uśmiech na swej twarzy. A nawet kiedy siły czasem brak, to nie narzekaj, lecz śpiewaj, swoją pieśń śpiewaj. Trochę pokory, staruszku, nie myśl, że dziś wszystko jest gorsze niż było kiedyś. Też za łeb brałeś świat i też nie chcieli ci wierzyć. I chociaż coraz szybciej mija czas, to nie uciekaj i śpiewaj, swoją pieśń śpiewaj. Słowo z twojego pióra. Nie zawsze trzeba do gwiazd. Pięknie być może i tutaj, i za miliony wcale cierpieć już nie trzeba. Więc śpiewaj, swoją pieśń śpiewaj. Dziękuję ci, Andrzeju, za pierwszą część naszego spotkania. A teraz piosenka Lustrum do tekstu Jurka Mamcarza. Liczyłem na nic więcej nie liczyłem. Czyżbym się przeliczył? Baczyłem na nic więcej nie baczyłem. Czyżbym się przebaczył? Mamy czasem tylko kilka sekund. Mamy czasem tylko kilka sekund. Ja liczyłem na nic więcej nie liczyłem. Czyżbym się przeliczył? Baczyłem na nic więcej nie baczyłem. Czyżbym się
się przebaczył. Mamy czasem tylko kilka sekund, by zrozumieć potrójny punkt wody. Dostałem na nic więcej nie dostałem. Czyżbym się przedostał? Spojrzałem na nic więcej nie spojrzałem. Czyżbym się przejrzał? Mamy czasem tylko kilka sekund, zrozumieć potrójny punkt wody. Mamy czasem tylko kilka sekund, by zrozumieć potrójny punkt wody. Dostałem na nic więcej nie dostałem. Czyżbym się przedostał? Spojrzałem na nic więcej nie spojrzałem. Czyżbym się przejrzał? Mamy czasem tylko kilka sekund, by zrozumieć potrójny punkt wody. Mamy czasem tylko kilka sekund, by zrozumieć potrójny punkt wody. Coraz głośniej słychać, coraz głośniej słychać, jak płyną minuty. Milczałem o niczym więcej nie milczałem. Czyżbym się przemilczał? Sądziłem o paru rzeczach coś sądziłem. Czyżbym się przesądził? Mamy czasem tylko kilka sekund, zrozumieć potrójny punkt wody. Mamy czasem tylko kilka sekund, by zrozumieć potrójny punkt wody. Mamy czasem. Kochani, od czasu do czasu gram piosenki Pawła Mylnarowicza. Są to jego kompozycje, jego piosenki, ale czasami zdarzają się też jakieś przeróbki. To się nazywa pospolicie covery, cover nawet trochę dokładniej. I właśnie tak jest w tej chwili. Paweł Mylnarowicz w piosence Rach, ciach i twardo do tekstu Gałczyńskiego. Ja wiem, że tobie jest źle, lecz wiem, czego tobie potrzeba. Trochę forsy, trochę farsy, trochę chleba, trochę nieba. Ja wiem doskonale, że każdy człowiek powinien mieć system. Szczypta wigoru, szczypta humoru, to taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i twardo. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już. Z łopatą czy w krawacie, wiedz, zawsze warto. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już. Do góry, rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach, do góry, rach, ciach i już. Do góry, rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach, do góry, rach, ciach i już. Czterdzieści sposobów jest, by wyjść z tak zwanego impasu. Pobić żonę, grać Ramonę, czytać braci Karamazow. To prawda, że dymi piec,
lecz dym jest fotogeniczny. Szczypta wigoru, szczypta humoru, to taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i twardo. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już z łopatą czy w krawacie, więc zawsze warto. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już do góry. Rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach do góry. Rach, ciach i już do góry. Rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach do góry. Rach, ciach i już. Mam wuja, co wrócił z Chin. Przepraszam na imię Teobald. Patrzy skośnie, broda mu rośnie i nic mu się nie podoba, więc wziąłem młotek i klin i mu z głowy wybiłem klin klinem. Szczypta wigoru, szczypta humoru, to taka prosta rzecz. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i twardo. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już z łopatą czy w krawacie, więc zawsze warto. Do góry uszy, bracie, rach, ciach i już do góry. Rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach do góry. Rach, ciach i już do góry. Rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach do góry. Rach, ciach i już. A teraz już mamy cztery ściany wiersza i Maria Duszka będzie czytała wiersze Bożeny Boba Dygi. No posłuchajcie. Cztery ściany wiersza. Maria Duszka zaprasza. Dobry wieczór, witam Państwa. Bożena Boba Dyga mieszka w Krakowie. To osoba obdarzona wieloma talentami. Jest poetką, wokalistką, kompozytorką i konserwatorką dzieł sztuki, między innymi. Ostatnio ukazała się jej książka poetycka zatytułowana Mimośród. Oto kilka krótkich utworów z tego tomiku. 19-20 października 2019, Augustów. Nie mogę sfotografować zapachu ani lasu, ani strachu przed nawiedzonym miejscem nie mogę wysłać w internetowej paczce. Nie byłam świadkiem, kiedy stetoskopami słuchali tętna płynącego w brzozach. Wierzę w nie jednak. Wierzę w puls natury. Wierzę w puls natury w człowieku. Zatrzymuję w słowach to, co nie przesypie się w proch. Spacer wiosną 2020 roku. Wyprowadziłam dziś psa w sobie. Szliśmy pustymi ulicami Krakowa, omijając jeszcze bardziej puste planty. Upolowaliśmy ciastka i hummus. Cel, jeśli o nim mowa, osiągnięty. Piwniczne zmiany pokoleń. Tyle pięknych głosów. Na scenie trzy Julie, całkiem nowe. Nie Halina, nie Anna, nie Tamara. Aż powstał strach i wielki wstyd, że my tu jeszcze śmiecimy sobą. Stay home. Najlepszą materią do stworzenia dzieła sztuki są czynności codzienne, banalne, nudne, z którymi nikt nie wiąże żadnych nadziei. To motto Tadeusza Kantora. Jestem Twoim embrionem. Noś mnie pod sercem. Nie chcę się urodzić. Wystarcza mi tlen z pępowiny. Miłość uzależnia. Kiedy pada na mnie jej słońce, pachnę. Portret odręczny. Od strony torów kolejowych miasto pokazuje plecy, niedomyte, nagie i stare. Od strony pleców miasto jest sennym kloszardem. Dopiero niedaleko dworca pokazuje w uśmiechu równe i sztuczne zęby bloków. Dziewczynka. Gdzieś w wirtualnej przestrzeni oglądam Ciebie, kochany. Nie potrafię Cię nie widywać, ja dziewczynka z zapałkami. Bywa zima, a ja nadaremnie zapalam zapałki. Światło wyłabia zmarszczki,
w oczach mieni się nietrwale płomień. Mijają mnie przeźroczystą, panie, panowie, a ja palę zapałki. Odrzucam wypalone, sięgam po nowe. Rosną w dłoniach, stają się przeszłością. Jeszcze chwila, a zamarznę w mojej bajce, gdzieś w wirtualnej, pustej przestrzeni internetu. Nawet łez nie mam, sucha rozpacz. Wiersz niedokończony. Złe wiadomości przychodzą posłodzone złotym krzyżem zasługi. Nie znam się na miłości i śmierci. Pierwszej doświadczyłam dużo, ale ciągle chciałoby się więcej. Drugiej może mało, a i tak za dużo. Każda z nich ma swój cień. Pierwsza tęsknotę, druga lęk. Banalne siostry, bolesne. Znam się, nie starcza miejsca na dwie. Poezja. Proza życia jest poezją. Każda niemożność, codzienny widok za szybą, zmienny w porach roku i ruchomych obłokach. Każdy dzień czy noc, kiedy żyjemy, żeby nie istnieć. Istnienie to za mało. Wdzięczna jestem za tę poezję, która jest prozą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marylko. Bożena Boba-Dyga już po raz trzeci w sumie, bo dwukrotnie były jej wiersze czytane. Niedawno też była gościem audycji. No, jest pani częstym gościem pod wielkim dachem nieba. A teraz no, od jakiegoś czasu zdobywają nagrody dosyć no, liczne. Peron wędrowny, ale na razie z trochę innych jak gdyby obszarów. Kasia Gregowska w piosence Na fal błękicie. Wolno sunęła moja łódź, strudzone spoczywały wiosła, a w cichą cisza myśl moją niosła. Powierzchnię wody marszczył wiatr, roztrącał śniących wód opale i pędził chęt na drugi brzeg. Sitowił załkał żale, wszędziwo złote, rzucał wszędziwo złote, rzucał wszędziwo złote. Lecz wiatr swawolny stargał je, z rąk wydarł, porozwieszał w trzci. Usunęła moja łódź.
Niedawno swoje urodziny obchodził Teacher, czyli Tomek Jarmołkiewicz. Znowu coś tam kombinuje ze Zbyszkiem Hoffmanem, jakąś nową piosenkę tworzą. Może za jakiś moment ją zagramy. No ale tu młodzież, którą wychowuje Teacher, nauczyciel, zrobiła mu niespodziankę urodzinową. Więc nazwałem to najnormalniej w świecie przyjaciele Teachera w piosence Nadziei ślad, oczywiście do tekstu samego i solenizanta jubilata Tomka Jarmołkiewicza. Janek na gitarze pięknie grał, kleił nuty, palce jego delikatnie, serc koiły lęk. W sercu miasta stary jeans i wydeptane buty dysonansem kładły się na każdy dźwięk. Ania miała ciepły, miękki głos od aniołów, potrafiła odczarować najciemniejszą z dusz. Lekarz nie przebierał w słowach głowie, echem brzmiały, kiedy rano w oczach łez jej brakło już. Pokręcone ścieżki wiodą nas, gdy warzeszy depczą za drzwi czas. Ale nie traci, nigdy nie traci, o, nadziei na lepsze. Obejrzymy zdjęcia z dawnych lat, kiedy śmiał się do nas cały świat. I nie traćmy, nigdy nie traćmy, o, nadziei na szczęście. Młoda żona i rosnący wewnątrz mały skarb. Tamtej nocy runął jego świat i coś było w środku, i posypał mu się plan jak domek z kart. Ewa chciała tylko, by jej serce więcej nie cierpiało. Matki cichy płaci ojca, krzyk mi ciągle tkwi. Kiedy nikły kroki męża, już nie bolało, układała z niemych łez kojący rym. Pokręcone ścieżki wiodą nas, gdy warzeszy depczą za drzwi czas. Ale nie traćmy, nigdy nie traćmy, o, nadziei na lepsze. Obejrzymy zdjęcia z dawnych lat, kiedy śmiał się do nas cały świat. I nie traćmy, nigdy nie traćmy, o, nadziei na szczęście. Teraz mamy długo niegraną w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba Joasię Mioduchowską. A Joasia Mioduchowska pojawi się w duecie z Krzysztofem Tkaczykiem. Nie chcę nic mówić, ale prawdopodobnie w grudniu ukaże się kolejna płyta Joasi Mioduchowskiej, tym razem z Krzysztofem Tkaczykiem, i tam będzie też logo audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Ta piosenka nosi tytuł Nieśmiali. Joanna Mioduchowska, Krzysztof Tkaczyk. Tam para ta para tam para tam para ta tam para ta para tam para ta para tam para tam para ta tam para ta para. Na jakiejś stacji brzydkiej i ponurej, tam gdzie pociągi tylko zawracają, pewnego dnia o nieciekawej porze dwoje rozbitków się spotkało. Długo krążyli z peronu na peron,
rzucając krótkie spojrzenia ukradkiem, aż zapragnęli czegoś do jedzenia, tęskniąc po cichu za dworcowym barkiem. Tam, para, ta, para, tam. Gdy się spotkali przy jednym stoliku, nitka sympatii opleść ich musiała, szepnęli nagle, powstrzymując oddech. Jestem nieśmiały. A ja nieśmiała. Po krótkiej chwili długa rozmowa wciągnęła ich jak końskie lejce. Zanim przyjechał pociąg do Łukowa, zjedli kotleta jednym widelcem. Jak to możliwe, jak to się stało? Pytają ludzie zdumieni srodze. Taki nieśmiały, z taką nieśmiałą, żeby tak śmiało. Tam para ta para tam para tam para ta tam para ta pa ta u u. Tam para ta para tam para tam para ta tam para ta pa ta. A świt ich zastał, pogodny taki, więc w resztę życia ruszyli śmiało. Potem osiedli gdzieś tam w Bieszczadach, pewien nieśmiały z pewną nieśmiałą. Dziś wspominają sobie czasem piękne historii tej początek, jadąc pociągiem do Łukowa z liczną gromadką nieśmielątek. Jak to możliwe, jak to się stało? Pytają ludzie zdumieni srodze. Taki nieśmiały, z taką nieśmiałą, żeby tak śmiało, śmiało, śmiało. Tam para ta para tam para tam para ta tam para ta pa ta. Jak to możliwe, jak to się stało? Pytają ludzie zdumieni srodze. Tak nieśmiały, z taką nieśmiałą, żeby tak śmiało. Tam para ta para tam para tam para ta tam para ta pa ta. Teraz mamy drugą część już spotkania z Andrzejem Wawrzyniakiem. I tutaj mamy trzy piosenki do zagrania. Punkt widzenia, prawda uniwersalna i życie masz jedno. Zaiste prawda to, Andrzeju. Posłuchajcie tych kilkunastu minut i naszych refleksji z Andrzejem. Jestem na setnej stronie twoich dywagacji. Przeszli już nawiedzeni, nawróceni, serafici i inne ofici. Zaspiżował mi żelazną bramę. Wyprowadzili mnie z równowagi. Ci, co czołgali się na końcu, niezdarnie przeciwne strony, jakby nie potrafili stanąć o własnych siłach, patrzeć prosto w oczy. Jutro znowu leniwie wstanie słońce. Ręce obrócę w żar na codziennego tłoczenia, mielenia. Nawet niedziela ostatnio spowszedniała. Może to przez czas wybrakowany, bowiem nożyce godzin niemiłosiernie życie kaleczą, niemiłosiernie kaleczą. Na 101 stronie twoja apologia to brzytwa zanurzona w miodzie. Krople spadają na złamanie karku. Oknem wpadł zaślepiony motyl, znalazł się w pułapce. Zapewniłem mu powrót do świata kolorów. W tym czasie moja córka na huśtawce, nieświadoma upadku, stłukła okulary. Może zobaczy twój i mój świat zupełnie inaczej.
zobaczy twój i mój świat zupełnie inaczej. Może zobaczy twój i mój świat zupełnie inaczej. Może zobaczy twój i mój świat zupełnie inaczej. Przypominam, że gościem jest Andrzej Wawrzyniak. Zaczynamy drugą część spotkania pod wielkim dachem nieba z Andrzejem Wawrzyniakiem. Ja właśnie ci powiem, że ja mam taką piosenkę, którą chyba nigdy nie zagram, a bardzo bym chciał. Nie z tej płyty. Z pierwszej? Mhm. A dlaczego nie zagrasz? Musiałbyś mi ją wypikać. Nie, to wiesz, ta piosenka nie ma sensu wypikana. Ja wiem, że ona nie ma sensu wypikana. Tak jak piosenka Georges'a Brassensa w wykonaniu zespołu reprezentacyjnego, ale koledzy przygotowali kiedyś dla trójki taką wersję specjalną. Wiesz, o jakiej piosence? O Królu mowa. No i no niestety Piotrek Baran pojechał po najmniejszej linii oporu, zapomniał o tamtej wersji i zagrał tą, nie wiem, chyba pracuje dalej w trójce, nie? Nie chcę wiedzieć, kto tam teraz pracuje. No, ale to jest może mniej istotne. Przywitaliśmy się piosenką Punkt widzenia. Czy zgodnie z zasadą, że on zależy od punktu, znaczy od siedzenia? Wiesz co? Często tak jest. Często tak jest. Często tak jest, a już na pewno zmienia się wiele, ta perspektywa się zmienia, więc dlatego musi się zmienić także punkt widzenia. Jestem ciekawy, to nie chodzi mi o to, żebyś się teraz miał narażać, ale tak się zastanawiam w sytuacji, kiedy Wawrzyniak by usiadł w innym miejscu, czyli byłby dyrektorem tego ośrodka kultury. Nie chcę, żebyś popłynął, tylko tak mówię, no jakbyś no, powiedział, czy byłbyś dalej Andrzejem Wawrzyniakiem, czy zmieniłbyś się mocno? Właśnie dlatego przez te wszystkie lata nigdy nie miałem aspiracji zostać dyrektorem. Nigdy. Nie, był taki moment, że pełniłem funkcję, obowiązki dyrektora, ale to było przejściowe i z góry wiedziałem, że nie pozostanę w tej... A czy to dlatego, że się na to stanowisko nie nadajesz, czy dlatego, że nie czujesz takiej potrzeby? Prawdopodobnie się nie nadaje, skoro nie jestem, chociaż jest wielu ludzi, że są dyrektorami, a mimo tego, że się nie nadają. No to zgodnie z piosenką, o której mówiliśmy wcześniej. Tak. Ja nigdy nie chciałem być dyrektorem i szczerze współczuję tym dyrektorom, którzy rzeczywiście wkładają serce i wielką pracę, żeby firma funkcjonowała dobrze, bo w tych czasach nikt tego tak naprawdę dokładnie nie docenia. Liczy się tylko i wyłącznie, nie wiem, interes polityczno-społeczny, dlatego ta piosenka, no, to się nie zmieniło na przestrzeni lat, chociaż ja po raz pierwszy w historii swojej pracy w Miejskim Domu Kultury się w jakiś sposób zadeklarowałem po którejś stronie i ta moja relacja z władzami przynajmniej tego miasta w tej chwili jest bardzo dobra.
nie powiem złego słowa. Natomiast oczywiście, gdybym miał zastanawiać się nad pewnymi ruchami, działaniami i tak dalej, no to miałbym też do tego swój własny stosunek, bo zawsze miałem, czy to był tak zwany swój, czy nie swój, bo różnie to bywało oczywiście. I różnie będzie bywać. Natomiast ja dyrektorem żadnego ośrodka, zresztą ja się nie nadaję na bycie dyrektorem tak naprawdę, bo musiałbym całkowicie wyłączyć Andrzeja Wawrzyniaka, artystę. Ja nie wierzę w to, że można być czynnym artystą, uczciwie i szczerze komentować rzeczywistość i jednocześnie pełnić funkcję dyrektora, który musi umieć znaleźć tę przestrzeń pomiędzy gdzieś. Musi dla dobra firmy. Czyli musi umieć lawirować? To jest złe słowo, bo lawirowanie oczywiście wskazuje na człowieka, który szuka interesu. Ale ja nie myślałem w takim znaczeniu. Nie, to słowo lawirować ma złe konotacje, więc... No dobrze. No, w każdym razie na pewno dla dobra kultury czasami nawet to trzeba zrobić. No, to już jest makiawelizm, ale... Nie, no coś w tym jest. Ja zauważam, ostatnio prowadziłem jakieś takie rozmowy z jedną z pani dyrektorek, które już są na stanowisku blisko 40 lat, prawda? Z ogromnymi sukcesami, naprawdę. I wciąż niedoceniana jest jak gdyby jako dyrektorka, mimo że władze się zmieniały. Różne tam były, od lewa po skrajną prawicę, prawda? A mimo wszystko wciąż ona idzie tak zwaną dróżką takiej kultury wysokiej. Nie interesuje ją chłam, czyli takie tam... Ona twierdzi to, co ja od lat mówię, że Dom Kultury jest od tworzenia kultury, wysokiej kultury, a nie chałtury. Niech se chałturę robią agencje artystyczne na przykład. Przy okazji Dni Miasta na przykład, albo jakiś inny. Chociaż tam też wypadałoby mieć trochę większą kulturę czasami. To jest bardzo trudny i bardzo rozległy temat, bo ja się też z tym nie godzę i kłóciłem się z tym zawsze, bo gdyby tak przyjrzeć się w skali kraju wszystkim pieniądzom wydanym na organizację Dni Miast i tego rodzaju imprez, to okazałoby się, że 80% idzie właśnie na to budżetów instytucji kultury różnych, a natomiast funkcjonuje to w rozliczeniach jako upowszechnianie kultury, co nie ma nic wspólnego z upowszechnianiem kultury jako takim. No oczywiście nie da się, no bo społeczeństwo musi mieć muszą być igrzyska i chleb. Dokładnie. Zgadzam się z tym, tylko że mówię mimo wszystko, ja tak się zastanawiam, już nawet nie będę cytował albo mówił, o jakie tam zespoły chodzi, ale chciałbym, żeby na przykład jakieś te kultowe polskie kapele, żeby zmierzyły się z biletowaniem imprezy, na przykład w ramach Dni Miasta, zamiast kasiorki z urzędu na przykład. Taka bileciki po 50 zł, w zależności od tego, ile artysta sobie życzy za koncert. Zobaczymy, ile ludzi przyjdzie wtedy. Ale to przecież, Piotr, dobrze wiesz, że sytuacja jako organizator, bo sam jesteś tak. Też organizatorem imprez, że sytuacja się, ja nie podoba mi się to bardzo u moich kolegów artystów wielu, że jeżeli organizują z perspektywy swojego managementu trasę czy coś, to biorą salę, biorą aparatury, biorą możliwości i okoliczności dostępne po to tylko, żeby zrealizować trasę. Natomiast jeżeli chcą instytucje ich zakupić z koncertem, to stawiają takie wymagania, że wielokrotnie technika jest przynajmniej takim samym kosztem jak ich honorarium albo przewyższającym jeszcze to. I to są wymagania. Ja się bardzo dziwię, że tak jest, bo dlaczego? No przecież powinno się brać pod uwagę sytuację, że wielu ośrodków po prostu zwyczajnie na to nie stać, a chcieliby ludzie z tego miasta, miasteczka, miejscowości jakiegoś artystę zobaczyć, dotknąć na takiego, żywo. Takiego, którego widzą w telewizji, prawda? Tak, no okazuje się, że później pójdą na koncert telewizyjny, na którym będą mieli bardzo ciężkie warunki i zagrają, bo się to opłaca. No to jest ciężka, ta brzydka strona naszego działania. Ja nawet słyszę wręcz, bym powiedział, że na przykład jak jest, a czy ta impreza jest biletowana, czy to jest impreza, za którą stoją krawaciarze. Aha, no tak. Dosłownie. I wtedy od razu pada sformułowanie razy dwa. No właśnie. Dobrze. Andrzej Wawrzyniak, będziemy lądować powolutku. Thank you.
Opowiadamy sobie bajki, opowiadamy sobie bajki, nie tylko na dobranoc. I wymyślamy sobie sami, i wymyślamy sobie sami prawdę uniwersalną. A taka prawda nam pozwala znaleźć wygodny punkt widzenia, nawet gdy wszystko jest nie tak. A taka prawda nas nie zmusi, żeby kaganiec mieć na duszy, nawet gdy innym to nie w smak. Emigrujemy do niepamięci, emigrujemy do niepamięci, by zatrzeć złe obrazy. A świat się przecież w kółko kręci, a świat się przecież w kółko kręci i wraca wiele razy. Tak chciałoby się go zatrzymać i zacząć wszystko od początku, albo ominąć kilka dat. Tak chciałoby się znaleźć sposób, żeby zatrzymać koło losu w miejscu, gdzie nie ma żadnych strat. Zagubieni, zatroskani, próbujemy się ochronić przed takimi wspomnieniami, które kradną ciepło z dłoni. Wstrzymujemy oddech, żeby nie wyrzucać słów kamieni. Prawdy nie da się wymyślić, choć tak bardzo tego chcemy. Opowiadamy sobie bajki. Opowiadamy sobie bajki. Opowiadamy sobie bajki. Opowiadamy sobie bajki. Andrzeju, powiedz mi, jak się odnajdujesz? Chociaż ty już o odnajdywaniu nie musisz mówić, bo ty już jesteś też jakąś legendą tego nurtu, o którym sam mówisz, w cudzysłowie, kraina łagodności. Chociaż coraz więcej naszych kolegów idzie w zupełnie inną stronę, dynamiczniej zaczynają się rozwijać, prawda, w sensie muzycznym. No, perkusja to już jest tam nic, prawda? Nie wiem, czy kojarzysz ostatnie poczynania Marka Gałązki. Nie, ostatnie nie. A słuchałeś te jego płyty Alter Song i tak dalej? Przyznam się, że nie. To nie jest jakby, ja wiem, znam legendę i tak dalej, natomiast no jakoś nie. Ja pamiętam. Nie, natomiast rzeczywiście tak jest, no chociaż było Andrzejewskiego, jak mówiłeś, już też słychać to bardzo mocno. Ale on zawsze był taki trochę inny, nie? Tam z tymi niesfornymi i tak dalej, to były już dynamiczne widocznie czasy. Tym swoim batyskafem i on jakoś troszeczkę inaczej przemierza rzeczywistość, ale mnie się to bardzo podoba, to co on robi i nie przeszkadza. No, wiesz co, ja właściwie na ten temat, który ty zacząłeś, to mam swoją też teorię. Oglądałem ostatnio, nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, na Krakowski Studencki Festiwal w internecie. Wysłuchałem wszystkich wykonawców konkursowych. Zobaczyłem, co się tam się troszeczkę zmienia, bo teraz Jarek Wasik troszeczkę i Muzeum Polskiej Piosenki jest tam głębiej w organizacji tego wszystkiego, jakby ekipa się troszeczkę zmieniła, to zaczyna znowu wyglądać, bo był taki moment, w którym, no ja pamiętam, że kiedy zagraliśmy z drużyną, otrzymując tą czwartą nagrodę, to był to festiwal gigantyczny, to były postaci, tam to była Maryla Rodowicz, to byli wszyscy wielcy, którzy już przestali grać, tak? I sam koncert laureatów był transmitowany przez Dwójkę, było to na dużej sali, w wielkiej sali na uniwersytecie, czy tam, nie pamiętam jeszcze, która to była sala, a później to się wszystko pojawiło gdzieś w jakichś malutkich salkach, jak zupełnie gdzieś ten konkurs się zagubił. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy na rynku było, pewne rzeczy się odbywały. Część, tak. W tym czasie, kiedy ja grałem początkowo i właśnie z drużyną, to też było, że koncert był na rynku. No i między innymi w piwnicy tam się też pojawialiśmy. Ale wracając do tego tematu, który zacząłeś,
Ja jestem już człowiekiem, który wchodzi w tą jesień życia, co tu dużo gadać, prawie 60 lat, więc tak naprawdę środowisko studenckie generuje swoją jakość, swoją estetykę. Środowisko studenckie gra na luperach, gra na jakichś dżinglach, robi takie rzeczy, wypowiadają się w taki sposób. Może to jest taki moment, że rzeczywiście ta piosenka, która gdzieś się budzi w klawiszach fortepianu, przy strunach gitary tylko, odchodzi trochę z tego konkursowego raju i zaczynają jurorzy czy publiczność poszukiwać jakichś dziwnych, tak samo jak w innej przestrzeni. Ale z drugiej strony mam takie pytanie, sam sobie je zadając. Czy nie dosyć jest miejsca w Voice Polandach i innych takich dla tych właśnie nowoczesnych rzeczy? Czy nie należałoby zadbać o jakby szacunek do tej największej prostoty, czyli tego, co można było zrobić kiedyś przy ognisku, przed namiotem, czyli ta gitara, no już ten fortepian, akordeon, ta estetyka akustycznego grania. Te skrzypeczki. No ja pewnie, no skrzypeczki czasami grają za dużo, albo harmonika ustna, popularnie organki grają też za dużo. Tego wszystkiego było różnie. Różnie to się działo, ale było jakaś magia, coś co przetrwało. I teraz zwróć uwagę, nie wiem, ty na pewno wiesz to najlepiej, że środowisko tej piosenki turystyczno-poetyckiej, czy tam jak ją jeszcze zwał, studenckiej, nadal pielęgnuje i chce kupować płyty. A to pozostało już tak tylko w Spotify'ach. No to niech sobie idą do Spotify'ów, nie? My się trzymajmy dalej płyt. No ewentualnie, dla mnie nawet wygodniej jest tak, jak mi podesłałeś pliki muzyczne, prawda? Teraz mam na przykład dobrze, jak już mam płytę, to sobie przynajmniej sprawdzę kody ISRC, a tak to z plików niestety tego nie mogę wyczytać, chociaż dostawałem kiedyś takie pliki właśnie z wariactwa Andrzejewskiego od Marka Sztandery, który specjalnie dla mnie wpisywał te kody ISRC, bo chyba jestem jednym z nielicznych, który o te kody woła, nie? Bo muszę to w raporcie wpisać. A za różnie to bywa. A co z takimi płytami, jak wydaje na przykład Agora, które mają ISBN, tak? Takie płyty, bo to są książeczki, a do nich dołożona jest płyta, nie? Jako dodatek. Andrzeju, czego ci jeszcze można życzyć? No po pierwsze, żeby to nie była ostatnia zwrotka tej mojej pieśni Farara, żeby pojawiły się następne, bo są w planie, materiał jest, więc... Ja słyszałem, że materiału masz na następne trzy, ale to... Trochę tak jest. Widzisz, nie mówiłeś tego, a wiem. Trochę tak jest, że blisko, ponieważ bardzo chcemy wydać płytę, która będzie Andrzej Wawrzyniak z drużyną Wawrzyna. Czyli to jest ten drugie stadium, tak? Czyli mamy już płytę Andrzej Wawrzyniak, teraz będzie drużyna Wawrzyna. Andrzej Wawrzyniak i drużyna Wawrzyna? Nie, to bez sensu. No zobaczymy, może będzie drużyna Wawrzyna tylko, zobaczymy. Mamy już w planie płytę też w Miejskim Domu Kultury, którą postaramy się wydać w przyszłym roku. To jest tytuł Topolowe Piosenki. Chcemy zebrać piosenki autorów z Klubu Literackiego Topola i wydać jako takie... Z wokalną pomocą członków tego klubu? Klub piosenki a priori, ale też i tych, którzy już funkcjonowali, bo z tamtych płyt po prostu pozbieramy. Ale chodzi mi o to, czy Lilka Latos zaśpiewa, czy... A widzisz, jest to pomysł, bo być może warto byłoby na tej płycie również zarejestrować recytację, jeżeli nie śpiew. To chociażby tych autorów, żeby powiedzieli. Być może jest to jakiś pomysł. Będę myślał na ten temat. No warto, a tu możecie ładnie podegrać coś, prawda? I tak a, to już się takie są różne. No nie, no to, ale mówię, no znam już takie płyty, które właśnie są w ten sposób realizowane. Coś za coś, trochę piosenek, trochę poezji. No, jakiś to sposób, jak są jakieś wiersze ciekawe, a nie mają jeszcze melodii, jakiś to pomysł. Ja się bardzo cieszę, Andrzeju, że zechciałeś, żeby audycja Pod Wielkim Dachem Nieba miała też swoje logo na tej płycie. Bardzo dziękuję za patronat. Cieszę się i spełniam tę powinność, prawda, niniejszym robiąc. Cieszę się bardzo. 20 listopada, 22 listopada Andrzej Wawrzyniak był gościem Pod Wielkim Dachem Nieba. Cieszę się bardzo na to spotkanie. No i mam nadzieję na następne. W końcu może zrobicie coś w duecie z Marią Duszką. Coś, co prawda, to anima, ale...
Bo może tak się stać. Ja niczego nie wykluczam, ani też niczego nie obiecuję w tej materii. Zresztą tak zawsze robiłem, bo to czasami tak jak mawiał... To jest dosyć wygodne. To jak dosyć... mawiał Andrzej Podniedzielski, nic tak nie mobilizuje, jak pistolet przyłożony do głowy. To co, mam przyjechać z bronią? Dobrze, dziękuję ci bardzo. Na koniec zostawiłem piosenkę. Życie masz jedno. No bo tak jest. Chociaż jeśli jesteśmy wierzący, a jesteśmy obydwaj, to wierzymy w to, że coś tam po drugiej stronie jest. Może raj? Może. Bo tutaj podobno przechodzimy przez piekło. No ale, albo czyściec ewentualnie. Życie masz jedno. Andrzej Wawrzyniak ze swojej przepięknej płyty zatytułowanej Farara. Dlaczego ja nie zagrałem w tej audycji Farara, to nie wiem. A może zagrasz dlatego, następnych. Może dlatego, że grałem już. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Może za rogiem czeka anioł stróż, a może diabeł kryje w bramie. Nikomu nie zostawisz żadnej z chwil, jeśli nimi szastać nie przestaniesz. Nigdy nie chowaj głowy w piasek, lecz nie gnaj na oślep w stronę słońca. Nie pozwól, by cię licho niosło precz, tam, gdzie tęsknota nie ma końca. Życie masz tylko jedno, więc uważaj, nie da ci drugiej szansy żaden szmal. Bliskim bez sensu zmartwień nie przysparzaj, myśl, nim odfruniesz w siną dal. Może za tamtą górą bliżej jest do świata, w którym żaden ślepy traf nie zatrzymuje bicia naszych serc w środku niedokończonych spraw. Idź tam, lecz pośpiech zostaw tu, zanim zdobędziesz każdy szczyt. Głęboko nabierz spokojnego tchu, który przynosi nowy świt. Życie masz tylko jedno, więc uważaj, nie da ci drugiej szansy żaden szmal. Bliskim bez sensu zmartwień nie przysparzaj, myśl, nim odfruniesz w siną dal. Życie masz tylko jedno, więc uważaj, nie da ci drugiej szansy żaden szmal. Bliskim bez sensu zmartwień nie przysparzaj, myśl, nim odfruniesz w siną dal. Życie masz tylko jedno, więc uważaj, nie da ci drugiej szansy żaden szmal. Bliskim bez sensu zmartwień nie przysparzaj, myśl, nim odfruniesz w siną dal. Graliśmy Kasię Gregowską. Andrzejku, dziękuję ci bardzo za obecność pod wielkim dachem nieba. Mam nadzieję, że to no na pewno nie była to nasze pierwsze spotkanie, ale na pewno też nie ostatnie. Peron wędrowny przed nami i powszednia dumka. Thank you.
poszedłbym ja stąd jak cień. No i poszedłbym sobie. Jeno mi żal, jeno tęskno, w obcym byłoby grobie. Jeno mi żal, jeno tęskno, w obcym byłoby grobie. Odszedłbym cicho w ranek, wiośniany albo w lato. Jeno mi żal jest wierzby i ciebie prosta chato. Jeno mi żal jest wierzby i ciebie prosta chato. Ale mi żal ogródka, gdy malwami rozkwitnie i ulubionej miedzy przesłany mknącej żytnie. Żal mi tej prostej baśni, co się w mej duszy wszędzie, bo wiem, że już tam nigdzie takiej baśni nie będzie, bo wiem, że już tam nigdzie takiej baśni nie będzie. Poszedłbym ja stąd, oj, poszedłbym sobie. Jeno mi żal, jeno tęskno, w obcym byłoby grobie. Jeno mi żal, jeno mi tęskno, jeno mi tęskno, jeno mi żal. Od czasu do czasu gram, moi kochani, człowieka, który już gościł tu u nas pod wielkim dachem nieba, Marka Richtera. Przypominam, że Marek Richter był współtwórcą teatru Atelier w Sopocie, przyjaciel Agnieszki Osieckiej. Świetny człowiek, świetny artysta, gdzieś tam siedzący na wybrzeżu, chyba w teatrze występujący, jeśli się nic nie zmieniło. Marku, pozdrawiam cię serdecznie, a teraz zaśpiewasz nam coś do kochania. Dałeś miłość jak Ariadna nić, by nie błądzić w labiryncie. Co z niej świat, gdy niczyja jest i się tuła jak bezpański pies. Nie ma domu ni kąta do spania, głód ją zżera i umiera z niekochania. Opleć wszystkie drogi w huk, tylko jej kołyskę, tylko jej kołyskę z czyichś ramion zrób. Coś do kochania wypożycz na życia szmat. Coś do kochania wypożycz, coś do kochania daj. Może to być czyjeś serce, a może głaz. Mogą to być czyjeś ręce, a może tylko ptak. Choć na trochę nim ją zetnie chłód, uczyń panie z boskiej lichwy cud. Do kochania jej wypożycz coś i niech myśli, że wygrała los. Bo ta miłość tak się rwie i miota, da co zechcesz, ale przedtem musi kochać. Możesz ją ustroić w cieniu,
tylko jej kołyskę, tylko jej kołyskę, choćby w piekle ściel. Coś do kochania wypożycz na życia szmat. Coś do kochania wypożycz, coś do kochania daj. Może to być czyjeś serce, a może głaz. Mogą to być czyjeś ręce, a może tylko ptak. Co jakiś czas gram piosenki Zielonego Szlaku i Radka Partyki. Dostałem parę piosenek, no i postanowiłem sobie, z racji, że już jest ciemno, brzydko za oknem, postanowiłem zagrać piosenkę Wieczorem, Zielony Szlak. Słońce we mgłach zapadło na polu górale. Wiążą snopki, wieczorny dym leci nad chaty. Od niknącej powoli słonecznej poświaty lilio wieją ogromne gór i niebios dale. Tam w głębi Tatr puste mroczne drzemią hale. Liliowych wierchów jeży się grzebień zębaty. Nad nimi biały obłok jak łabędź skrzydlaty, konający na długiej złotej słońca strzale. Z ognisk pasterskich bije dym i blask czerwony, rzędami postawione ciemne kopy siana zdają się jakby widma idące w zagony. A słońce gdzieś pod ziemią idzie, aby z rana świecić tu znów, gdzie zgasło i wieczysta trwania, straszliwa obojętność z gwiazd się wyodchłania. Słońce we mgłach zapadło na polu górale. Wiążą snopki, wieczorny dym leci nad chaty. Od niknącej powoli słonecznej poświaty lilio wieją ogromne gór i niebios dale. Kochani, zanim wybrzmi ostatnia piosenka, Zaciśnięta pięść róży w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa, chciałem was zaprosić za tydzień na audycję Pod Wielkim Dachem Nieba, tradycyjnie o 16 czasu brytyjskiego, 17 czasu polskiego, na spotkanie z Iwoną Lorenz. Warto z nami być, porozmawiamy o w ogóle o Iwonie, jak się
znalazła na scenie coś, no i jakie miała sukcesy. Teraz nagrała trzecią płytę z Grześkiem Tomczakiem, czyli dookoła cały czas wielcy ludzie. No a Iwona, skromna dziewczyna z Bielska-Białej, zawita pod wielki dach nieba ku naszej radości. Stare, dobre małżeństwo, zaciśnięta pięść róży. No prawie 3,5 minuty śpiewania zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Do usłyszenia za tydzień. Moim żywiołem jest nienawiść, zawiera wszystko to, co pozwala mi dalej żyć. W przeświadczeniu, że w człowieku jest coś tak czystego, jak zaciśnięta pięść róży. Moim żywiołem jest nienawiść, rzadko ją opuszczam na krótko. Mnie zostawia. Miłość wymaga nieustannej pielęgnacji, dokarmiania czułym gestem i słowem. Nienawiść żywi się nienawiścią, uczy konkretu jak siekiera czy nóż. Moim żywiołem jest nienawiść, zawiera wszystko to, co pozwala mi dalej żyć. W przeświadczeniu, że w człowieku jest coś tak czystego, jak zaciśnięta pięść róży. Moim żywiołem jest nienawiść, rzadko ją opuszczam na krótko. Mnie zostawia. Im szersze skrzydła przypina nam miłość, z tym większej wysokości spadamy. Nienawiść uczy nas chodzenia po ziemi, oddychanie zaleca niewzdychanie. Moim żywiołem jest nienawiść, zawiera wszystko to, co pozwala mi dalej żyć. W przeświadczeniu, że w człowieku jest coś tak czystego, jak zaciśnięta pięść róży. Moim żywiołem jest nienawiść, rzadko ją opuszczam, na krótko mnie zostawia.